Yo, siemanko, z tej strony Witam i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Minecraft na moim kanale. I dzisiaj, słuchajcie, będziemy budowali własne miasto w Minecrafcie. Tak jest, ja zbuduję dzisiaj Witowo, słuchajcie. Będzie to epickie miasto właśnie tutaj w Minecrafcie. Jest to specjalna mapka, taki symulator miasta właśnie. Przypomina to trochę SimCity i tak dalej, także mega epicki symulator. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Jeżeli tak i chcecie, żebym kontynuował tą serię, zbudował tu naprawdę mega epickie miasto, zostawcie koniecznie łapeczkę do góry. Jak będzie 10 tysięcy łap do góry, to nagrywam od razu kolejny odcinek z tej mapki. Subskrybujcie mój kanał i wpadajcie na vitoshop.pl po epicki komiks nowy, nowa część Vito i Bella kontra Vito Exe oraz epicki nowy magazyn i epickie boksy tajemnicze, w których są mega fajne, epickie rzeczy. Także wpadajcie i sprawdzajcie na vitoshop.pl. A my tu mamy burmistrza, z którym już rozmawiałem, słuchajcie, i zniszczyłem tutaj jedną rzecz, a teraz muszę coś wybudować. Ale teraz idę zbudować tutaj Zone Power Plant. Dobra, pyk, klikamy i buduje się. Zobaczcie, co tu się dzieje, jak to epicko wygląda. Dobra, muszę stąd uciekać. Muszę stąd uciekać, nie, dobra, tutaj się buduje, jest spoko. I zobaczcie, wszędzie już są podciągnięte kable z prądem. I tutaj mamy power plant, są to takie wiatraki, które będą dawały nam tutaj prąd. Także spoczko, i mamy power plant z 1. I teraz mamy minus 15 tysięcy income, czyli jakby, wiecie, no, tracimy na razie pieniądze. Idziemy do tego gościa, musimy tutaj wrócić, bo już to zbudowaliśmy. I wszędzie mamy prąd, także będzie super. Okej, i teraz słuchajcie, tutaj na dole mam takie coś, co się nazywa overlay option. I gdy to klikniemy, mamy włączenie mocy, mamy value overlay property i plot type. Tutaj możemy zmieniać jakieś rzeczy, ale mamy turn on power. Jak ja to kliknę, to teraz prąd już tutaj działa wszędzie, więc spoczko. No i teraz zaczniemy budować, słuchajcie, tutaj miejsca do mieszkania dla ludzi po prostu, ale muszę daleko budować to, z dala od tej elektrowni, bo ci mieszkańcy nie lubią po prostu, nie będą lubieli, jak się mieszka. Ja też bym nie chciał mieszkać tak blisko, także zone residential, there is no power, ok, czyli troszeczkę bliżej musimy, tutaj jest prąd, więc tutaj spróbujemy to zbudować. Ok, próbujemy i zobaczmy, czy to się mi zbudowało już tutaj. Dobra, i teraz mamy miejsce właśnie, gdzie mogą zamieszkać, ale też musimy zbudować miejsce, gdzie będą mogli robić zakupy. Także musimy zbudować tutaj miejsce do robienia zakupów. Mamy zone commercial, czyli będą tutaj sklepy. To będzie miejsce, gdzie będą sklepy. Dobra, i mamy to już zbudowane. Ok, teraz będziemy budowali kolejne miejsce, zaznaczali kolejne miejsce. I będzie to, będą to fabryki i one muszą być z dala tutaj od tych części mieszkalnych i tych części, gdzie będą sklepy, bo oni nie lubią tego i będzie tutaj mniej podatków mi wpływało do mojego budżetu, także nie chciałbym tego, więc myślę, że mogę zbudować to tutaj, więc wybierzemy sobie 75 tysięcy, zone industrial i tutaj, gdy to zbudujemy, to tutaj będą właśnie jakieś fabryki i tak dalej, tutaj będą mogli ludzie sobie pracować, także mamy tu wszystko ogarnięte, wracamy do tego ziomka z powrotem. Dobra, teraz możemy przyspieszyć tutaj czas, powoli możemy go przyspieszać, bo tutaj będą wprowadzali się ludzie i ogólnie powinno się to wszystko zacząć budować. Okej, tutaj nam się odblokowała jakaś możliwość zbudowania czegoś innego. City Dump to się nazywa. Nie wiem dokładnie, co to jest, więc zaraz zobaczymy, jak to się wybuduje, ale mieliśmy możliwość właśnie zupgrade'owania tego, więc to jest jakiś gościu w ogóle i tutaj się coś zbudowało. Okej, możemy do niego podejść. Jak on się nazywa? Garbage Look, czyli to jest chyba, wydaje mi się, że to są śmieci, słuchajcie, z miasta, które tutaj będą spływały. Tak mi się wydaje, więc spoko, może to być tutaj, więc jest okej. Dobra, teraz mamy tak, minus 9 tysięcy, więc tutaj powoli już się chyba budują, zobaczcie, są pierwsze sklepy, nie, to są pierwsze mieszkania, tylko że tu są jakby kampery. No to nieźle, na razie kampery, słuchajcie, tutaj mamy. Ludzie się wprowadzili, ale spoko, bo już coś się zaczęło dziać. Także w Witowie już się coś dzieje. Tutaj mamy jakiś sklep, Brogan's Bistro, także też tutaj się coś zbudowało. Spoko, a tutaj zobaczmy tą ostatnią moją strefę, którą budowaliśmy, czyli tutaj budowaliśmy kolejną strefę i to była ta produkcja. I czy tutaj się coś zbudowało? Zbudowało się coś, także spoczko, okej, no okej, zbudowało się, jest tutaj jakaś fabryka. Dobra, teraz przyspieszymy ten nasz czas sobie na baby zombie speed. Wtedy bardzo szybko ten czas tutaj płynie i zobaczcie, będzie się rozbudowywały, będą się rozbudowywały te wszystkie budynki, które tutaj były wcześniej. Zobaczcie, już teraz nie mieszkają w kamperach, tylko już mają tutaj domki, niektórzy jeszcze mają kampery, ale w większości już są domki, zobaczcie, i to się wszystko zwiększa. I teraz mamy income już 7000, czyli przybywa nam 7000 co godzinę, tak mi się wydaje chyba. Populację mamy 9000, mamy jeden power plant, na razie nie wiem, czy potrzebne jest mi więcej. Game speed, dobra, end of the month, payday, cash, cash, cash.
Dobra, czyli to miesięcznie przychodzi kasa. Okej, okay, myślałem, że to co godzina, a to miesięcznie. Mamy tutaj, jak widzicie, ten, stację paliw. Mamy tutaj sklepy, już dwa takie fajne. Tutaj mamy, właśnie to jest ta stacja paliw. Tu się już buduje coś kolejnego. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Mega to się wszystko buduje. Ciekawy jestem, czy właśnie ten power plant, czy to na razie mi wystarczy. Wydaje mi się, że tak, na razie to jest spoko ogólnie i tu wystarcza. Chciałbym kolejną strefę zbudować sobie mieszkalną, tylko nie chciałbym blisko tego budować, ale to będzie ciężko zrobić, żeby to nie było blisko tutaj tej fabryki, więc musimy to zrobić gdzieś tutaj. Okej, okay, myślę, że tu będzie spoczko. Czyli za 15 tysięcy zbudujemy sobie kolejną strefę mieszkalną. To już będą dwie strefy mieszkalne. I commercial jeszcze jedną chciałbym koniecznie zrobić. Więc fajnie byłoby to zrobić tu bliżej troszeczkę. Ale nie wiem, czy to mogę budować tak blisko tej fabryki. Na pewno mniej podatków będzie wpływało. Ale nie mogę tego zbudować, bo to kosztuje 45 tysięcy. Więc jeszcze jedną mieszkalną część możemy zrobić. Możemy ją zrobić tutaj na przykład. Ale zobaczcie, ładnie już wygląda to nasze miasto. Znowu przyspieszymy sobie tutaj czas, żeby zdobyć kasę i wtedy będziemy mogli zbudować kolejne rzeczy. Okej, okay, wygląda to super. Tutaj mamy te sklepiki, tutaj będzie znowu strefa mieszkalna fajna. Nie wiedziałem, jak zone powiedzieć po polsku, słuchajcie, nagle się zablokowałem. A to jest strefa, zone to jest strefa, tak mi się wydaje. I tu są strefy mieszkalne i są strefy komercyjne, czyli są sklepy i tak dalej. Ale ładnie to wygląda, zobaczcie, tutaj taki sklepik. Tutaj już ładne mieszkanka są, zobaczcie, jak Witowie się mieszka, super. Dajcie znać, czy też chcielibyście tutaj zamieszkać. A tutaj mamy jakieś specjalne budynki, które możemy budować. Tego jeszcze nie możemy zrobić, bo musimy odblokować poziom, tego też nie możemy zrobić, ale tutaj jak widzicie śmietnisko mamy zbudowane, więc spoko to wygląda. Tu jest ogólnie town hall, czyli to jest jakby to centrum dowodzenia moje, tutaj gdzie ja mieszkam, a tutaj jest kalendarz, gdzie pokazuje dni, które już minęły i to też będziemy mogli upgrade'ować, tak mi się wydaje, więc fajnie będzie to wyglądało wszystko. Dobra, i tu mamy różne miejsca, które będziemy mogli rozbudowywać, to są takie specjalne miejsca. Teraz mamy już bardzo dużo kasy, bo mamy 30 tysięcy, tu mi się fajnie to... O, to są pierwsi mieszkańcy, zobaczcie. Siemanko, co tam słychać? pierwsi mieszkańcy Witowa. O nie, normalnie super. Dobra, teraz tak, ile to wszystko kosztowało? Bo ja tutaj zapomniałem, ile te strefy kosztowały. To kosztuje 75 tysięcy. Czyli ta strefa jest najdroższa, ale ona daje mi najwięcej kasy. Ja bym chciał budować jednak te zony te... strefy mieszkalne, jak mi się to wszystko myli. 15 tysięcy, to kosztuje 45, więc na to mnie nie stać jeszcze, bo mam 37, ale tą strefę mieszkalną moglibyśmy, there is no power tutaj, okej, okay, tutaj nie ma mocy, ale tutaj jest, dobra. Okej, okay, tu zbudowaliśmy i jeszcze jedno moglibyśmy zrobić w tym miejscu, ale to będzie bardzo blisko tutaj tego power planta, a chciałbym to ominąć. Blisko tego też nie chciałbym budować, więc no mamy troszeczkę problem, gdzie tu zrobić kolejną strefę mieszkalną. Wydaje mi się, że możemy to zrobić gdzieś w tym miejscu. W tym miejscu będzie spoczko. Dobra, budujemy tutaj, no i mamy wszystko, słuchajcie, mamy full. Nie możemy więcej zbudować. On your map to see the desire. Dobra, więcej nie możemy zbudować tych stref mieszkalnych, ale nie wiem dlaczego jeszcze. Overlay option, mamy turn on land value overlay. Dobra, to mi pokaże. Dobra, to nie chcę tego. I teraz tak, klikniemy sobie na mapkę. To mamy tutaj te strefy mieszkalne. Nie mogę na razie więcej, słuchajcie, ich zbudować. Nie wiem na razie dlaczego, wydaje mi się, że już nie mam więcej po prostu mocy, czyli ta elektrownia za mało mocy tutaj wytwarza. Ale to nic, spokojnie sobie będziemy to rozbudowywać. Teraz przyspieszymy ten czas, żeby to mi się fajnie tutaj zbudowało i żeby kasa mi się nabiła. I zbudujemy im pierwszy park, bo też mam taką możliwość zbudowania parku. Myślę, że tak w tym miejscu koło tej elektrowni mógłbym to zbudować. O nie, tu się coś pali. Dlaczego? Halo? Co tu się pali? Pomocy. Dobra, okej, okay. Przestało się palić. Super. Teraz tak, tutaj try to running back and forth to your town hall. You have to watch your inventory. Dobra, musimy iść do town halla, czyli tutaj do mojego miejsca, gdzie burmistrz mieszka. I tutaj jakieś inventory? Nie, o co tu chodzi? Game options? Nie, tu mam tylko opcje gry. Ale ja nie chcę, back to town hall. Dobra, okej. Okay. Nieważne, niech to się mi tutaj buduje. Mamy 30 tysięcy kasy, więc możemy zbudować im pierwszy park, słuchajcie. Bardzo ładny, zbudujemy im park tutaj. Cofniemy sobie. I tu mamy back. A tu mamy 30 tysięcy na park. Myślę, że możemy to zbudować w tym miejscu gdzieś, czekajcie, bo tutaj jest ładnie. Tutaj myślę, że moglibyśmy to zbudować.
Tutaj byłoby spoczko. Dobra, budujemy ten park w takim razie za 30 tysięcy. Mieszka tu już 36 tysięcy osób. No to ładnie. Bardzo ładnie nawet bym powiedział. Dobra, tu się wszystko pięknie buduje nam. Moglibyśmy tą strefę... 6 tysięcy mamy, to za mało. Ale tą strefę znowu ze sklepami chciałbym tutaj wybudować. To byłoby super. Dobra, przyspieszymy sobie znowu czas. Zobaczymy, jak ten park będzie wyglądał, który tutaj zbudowałem. Znaczy jeszcze się nie zbudował, ale zaraz się pewnie zbuduje. Dobra, tutaj mamy kolejne te strefy mieszkalne. Bardzo fajnie to wygląda. Tu się rozbudowują kolejne. Więc jeżeli zwiększamy na przykład poziom tutaj życia tych ludzi, czy jak zbudujemy park i tak dalej, no to cena tego miejsca jest dużo większa i wtedy lepsze budynki też nam się tutaj budują w tym Witowie. Także naprawdę wygląda to super ogólnie. Tutaj nie możemy nic zbudować, bo tu nie mamy jeszcze energii po prostu. Dobra, i park mamy wybudowany. Zobaczcie, tak wygląda park. Huge maze of fun. Dobra, wejdziemy tutaj w takim razie. Uwaga, wchodzimy do maze'a. Czy my stąd wyjdziemy? Co to jest? Kasa jakaś. Ej, zebrałem kasę dodatkową. Co ja mogę z nią zrobić? Czy coś mogę z nią zrobić? Nie wiem. Dobra, zbierzemy tą kasę. Bo widzę, że to są jakieś coinsy. Tak jakby w tym mejzie poukrywane, czyli w tym labiryncie poukrywane są jakieś coinsy. Więc postaramy się zebrać wszystkie. Może to jest jakaś misja dodatkowa do zrobienia. Fajnie by było, bo kasa by się przydała oczywiście. Dobra, tutaj nic już nie ma. Dobra, tu nie ma. Tu nie ma, ale tutaj jest kolejny coins. Dobra. I to chyba wszystko będzie. Dobra, i co to jest? Single coin. Don't forget to create the city dump. You can't build it full. Dobra, okej, okay, city dump. Czyli musimy opróżnić śmietniki. Gdzie są śmietniki tutaj? Że miał mógł to opróżnić, słuchajcie. Chyba to robię tam, w tym miejscu, gdzie jest śmietnisko po prostu. Ładnie to już wygląda, naprawdę bardzo ładnie wygląda to miejsce. Szkoda, że nie możemy tutaj latać w tym świecie. Clear dump, 90 remove są 10 tysięcy. Dobra, mam 30 tysięcy, więc mogę troszeczkę usunąć. Slide some trash, it's gone. Dobra, czyli część śmieci usunęłem. 10 tysięcy mnie to kosztowało, no ale przynajmniej jest czysto w mieście, także spoczko. Ładnie to wszystko tutaj już wygląda, są ludzie tutaj, też jest ładnie to zbudowane. Tam mamy te fabryki, tutaj brakuje jakiegoś miejsca, ale to nic, na razie to zostawimy tak jak jest. Potrzebuję 40 tysięcy kasy, żebym mógł sobie zbudować, słuchajcie, kolejną strefę. A tutaj mogę się teleportować, okej, okay. Kolejną strefę ze sklepami chciałbym zbudować tutaj. Na to potrzebowałem, zaraz zobaczymy ile, 45 tysięcy, okej, okay. Czyli na to sobie uzbieramy. Weźmiemy teraz full. Dobra, i niech sobie to leci. Tutaj udało mi się pozbierać te końce. Nie wiem na razie, co one mi dają, ale park mamy zbudowany i ładnie to wygląda. Tutaj mam też autobusy i mam nadzieję, że one będą działały za jakiś czas. Na razie jest to takie, wiecie, proste miasto, które dopiero zaczęliśmy budować. Więc spoczko to wygląda, naprawdę podoba mi się strasznie, że to tak fajnie tutaj wszystko działa. Dobra, zbieramy kasę, zbieramy kasę. Na razie tutaj przyspieszyliśmy dużo, dużo ten czas, żeby przybyła mi kasa. Więc mamy 29 tysięcy, nic się nie rozbudowuje niestety na razie. Ale za chwileczkę podatki będą musieli zapłacić i powinna kasa przybyć. Dobra, mamy 62 tysiące, no i to mi się podoba. Dobra, teraz bierzemy sobie pyk i zbudujemy to. Wiem, że nie powinienem tego robić tak blisko tej elektrowni, ale trudno, zrobię to, słuchajcie, bo potrzebuję zbudować to, a nie chcę też robić takiego pustego miejsca tutaj, skoro jest tutaj prąd, to chciałbym to wykorzystać. Plus zrobimy sobie jeszcze to, ten zone, bo mamy 17 tysięcy, także zrobimy sobie aż tak, a co? Najwyżej później będziemy to usuwać, bo mamy też buldożer, którym możemy usuwać te miejsca wszystkie i po prostu wtedy jest też spoczko. Dobra, przyspieszamy ten czas. Dobra, niech leci tu szybciej. Zbudujemy kolejną strefę tutaj ze sklepami. Mam nadzieję, że się zbuduje. Nie będzie tak dużo spływało kasy przez to, że tak blisko jesteśmy tej elektrowni. No ale trudno. Dobra, tu się coś pali. Oh my god, oh my god. Żeby tylko to się ugasiło. Dobra, ale tu wszystko się powiększa. Tu ładnie się rozbudowuje. Super to wygląda. Dobra, tutaj się rozbudowuje. Domki są budowane. Jest super. I tutaj mamy sklepiki. Dobra, i patrzcie, jak drogi fajnie się też tutaj łączą wszystkie. Jeszcze nie mamy z tą główną drogą połączenia, czyli tutaj, bo tu jest ta główna droga, fajna. Jeszcze nie mamy połączenia, ale tutaj już to wygląda naprawdę świetnie, bo zobaczcie, tutaj mamy drogę, tutaj mamy połączenie
i tutaj, także no super. Basic business, town hall unlocked. Dobra, odblokowaliśmy coś, czyli jakiś drugi poziom, tak mi się wydaje. Jest to ratusz, słuchajcie, tak myślałem, ale zgubiłem to słowo po prostu. Mamy drugi poziom ratusza naszego, zobaczcie, tak wygląda. Więc był taki brzydki, drewniany, a teraz już jest ładnie rozbudowany tutaj. Jest jakiś bankomat tutaj mamy, zobaczcie. Możemy końce wymienić na kasę teraz. Zobaczcie, my mamy ile? 10 końców. To wymienimy sobie na 1000. Tutaj mamy kolejne. Czy nie, 1K na 2 końce. A odwrotnie? Źle zamieniłem. Po co mi te końce są? Ej nie, może te końce są później do czegoś potrzebne. To nam się przyda, mamy 14 końców. Na razie nie będę go wymieniał. Więc w tym bankomacie możemy wymieniać kasę na końce. I końce pewnie na coś tutaj wydajemy później. Ale nie wiem jeszcze na coś, więc będę musiał to sprawdzić. Ale tak wygląda teraz nasz ratusz, bardzo ładnie. Tutaj już ten gość jest w środku. Ten nasz pomocnik jakby. On wygląda trochę jak burmistrz, ale to ja tutaj rządzę. I na dole mamy Town Hall Customization. Okej, mamy Basic Business i możemy to włączyć. Zobaczcie, mamy taką możliwość. Kliknijmy w takim razie. You have selected the basic business. Okej. I nie wiem, co to mi dało, ale spoko. Później mamy Jumping Castle, Evil Mastermind. I to wszystko będziemy musieli zebrać tutaj. Czyli to nam się będzie chyba w ten sposób rozbudowywało. Spoczko to wygląda, naprawdę. Ten tam... O, jest już autobus! I taksówki! I policja! Oh my god, jak to epicko wygląda, zobaczcie. Taksóweczka. Tutaj autobusik jakiś już sobie jedzie. Mamy też policję, no super. I teraz ten ratusz wygląda naprawdę bardzo ładnie. Też droga się tutaj zmieniła dookoła. Już nie jest taka brzydka, wiecie, tutaj z piachu. Tylko już jest normalnie asfalt wylany, więc super. Kasy mamy 49 tysięcy, więc możemy znowu coś zbudować. Ja bym tą industrial strefę, czyli tą taką produkcyjną strefę chciałbym zrobić. Tylko ona była bardzo droga, z tego co pamiętam, 75 tysięcy. Ale jakbyśmy jeszcze jedną taką zbudowali, to myślę, że to już by było naprawdę spoczko. I fajnie byłoby to wszystko tutaj rozbudowane. Także przyspieszymy sobie czas i poczekamy, aż przyjdzie mi tutaj kasa. Potrzebuję 79 tysięcy chyba, z tego co pamiętam. Więc powinno to za chwilę tutaj mi spłynąć. Zobaczcie, jaki teraz duży sklep się tutaj wybudował. Wow, nice to wygląda. Jeżdżą sobie samochodziki tutaj, ludzie chodzą już, więc jest super. Ej, to jest jakiś bardzo duży sklep. Troszeczkę wygląda jak jakieś centrum handlowe takie już. Trochę centrum handlowe tutaj nam się zbudowało. Świetnie to wygląda. Dobra, tutaj mamy pierwsze budynki też. Tutaj też ładnie to wygląda, to centrum handlowe. Tu są dosyć duże te bloki. Dobra, okej, okay. Tam pokazuje, pisze mi, żebym poszedł do tego bankomatu i wymienił sobie po prostu na te, na końce. Na razie nie wiem, do czego są mi te końce, więc nie będę tego wymieniał, ale zbudujemy sobie kolejną industrial strefę. I tą strefę możemy zbudować w sumie, myślę, że tutaj, albo gdzieś tak tutaj. Ale wolałbym chyba tutaj i potem tutaj też zbuduję w sumie, więc zrobimy sobie tutaj tą strefę. Jeszcze 30 tysięcy mi zostało, więc już więcej nic nie zbuduję na razie, bo już tych stref mieszkalnych nie mogę zrobić. Więc teraz tak, cofniemy sobie tutaj, przyspieszymy ten czas, żeby to się wybudowało. I jak to mi się wybuduje, to tam dalej zrobię jeszcze jedną industrial strefę, czyli tą produkcyjną zrobię tutaj. A wtedy dookoła jeszcze zrobię mieszkalne strefy. Tutaj jeszcze nie wiem dokładnie, co zrobię, może na razie zostawię to puste, jakiś park tutaj postawię, czy coś takiego. Dobra, ale wygląda całkiem spoko to wszystko, podoba mi się tutaj. Naprawdę, dobra, buduje się strefa kolejna produkcyjna. W tym momencie to się robi i z tego dużo kasy przybywa, z tego co wiem, więc naprawdę spoczko. I tutaj już jest inna strefa, zobaczcie, bo to wygląda jak jakiś drwal albo coś takiego. Ale teraz już się to zmieniło w jeszcze coś innego, także nie wiem tak dokładnie w co. Tutaj już jest to naprawdę dosyć duże. Okej, okay. Door storage facility, dobra, super to wygląda. Okej, okay, no i tak wygląda, słuchajcie, nasze początkowe miasto, czyli Witowo, które tutaj założyliśmy. Są mieszkańcy, jeżdżą fury, tak wszystko to wygląda. Dajcie znać, czy podoba wam się taki odcineczek i czy ta mapka wam się podoba i chcielibyście z tego większą serię, jak rozbudowujemy to miasto bardzo, bardzo mocno i będzie takim naprawdę konkretnym miastem to. Dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście coś takiego zobaczyć. Zostawcie łapeczkę do góry, subskrybujcie mój kanał i wpadajcie na witoshop.pl po epickie rzeczy, a ja wam dzisiaj dziękuję za uwagę i widzimy się jutro w kolejnym filmie na kanale. Trzymajcie się, bo pozdrawiam was serdecznie, pa pa!